Doktor Wojciech Jarosz wykonał pacjentce, która przeszła wstrząs anafilaktyczny, prześwietlenie klatki piersiowej, które nie wykazało żadnych zmian. Dziewczyna pozostaje na obserwacji. Jej chłopak zapomniał o obietnicy danej ukochanej, że się zmieni i spontanicznie podjął decyzję o przeprowadzce. A tam daj spokój, tam będzie genialnie. Dostałaś już wypis? Nie, mam leżeć i się nie ruszać, rozumiesz? Nie masz siły i sama. Nie chcę się przeprowadzać. Spokojnie, ja cię zaniosę do autka, będzie wspaniale. Chodź. Puść mnie, słyszysz? Ale będzie genialnie. Wynajmiemy pokoje. Ale co pan robi? Proszę pana, co pan robi? Przepraszam, drogi! Panie, zostaw mnie! Nieodpowiedzialny mężczyzna doprowadza do wypadku na oddziale. Jego dziewczyna jest wściekła i postanawia ostatecznie się z nim rozstać. Co pan, co cię boli? Mówiła mi, co za krzyki, co tutaj się dzieje? No leciał z dziewczyną na rękach, porzucił pacjenta. Proszę odejść, naprawdę. Proszę przestać. Proszę wstać. Coś panią boli? Chłopiec. Dobrze, zabierzemy panią na salę. Proszę pana, proszę odejść. Elu, nie pomoże pan. Zabierz panią na salę, a pan wychodzi teraz ze szpitala. Rozumiemy się? Do widzenia.